Witajcie moi kochani, to jeszcze raz ja. Tym razem myślę, że nie zrobię rozkładu, ale chciałam odpowiedzieć na Wasze pytania. Chciałam poruszyć jeden temat, temat miłości bezwarunkowej. Kochani, ogólnie każdy wie, co znaczy miłość bezwarunkowa. I możemy powiedzieć, ja go tak kocham, ja bym wszystko dla niego zrobiła, na przykład. Później oglądamy różne właśnie czytania, szukamy odpowiedzi, szukamy potwierdzenia, że on mnie kocha, że on przyjdzie i tak dalej. A jeśli się nic nie wydarzy, to tarociska jest niedobra, to on jest zły, on jest tchórzem, on jest wrednym babiarzem i tak dalej. Kochani, jeśli ktoś czuje złość na swoją bratnią duszę, jeśli ktoś jest rozczarowany, jeśli ktoś ma ochotę nawet zemsty, bo znam takie przypadki, to nie możemy mówić o miłości bezwarunkowej. Miłość bezwarunkowa jest na przykład między matką a dzieckiem, bo dziecko kocha rodziców bezwarunkowo. Znacie na pewno przypadki, kiedy, nie wiem, dziecko jest wychowywane w rodzinie alkoholików, czyli dzieci nie dojadają, nie śpią po nocach, widzą, nie wiem, matkę, ojca pod wpływem, widzą, nie wiem, jak ojciec matkę bije, awantury i tak dalej, ale to dziecko mimo wszystko kocha. Podobnie jest z rodzicami. Nieważne, co to dziecko zrobi, matka kocha bezwarunkowo. Czy ojciec. Czyli znamy również przypadki, kiedy dziecko zabiło kogoś, a matka mimo wszystko stoi po stronie dziecka. Więc to jest miłość bezwarunkowa. Ja podaję teraz naprawdę takie bardzo mocne przykłady, ale chcę Wam naświetlić, oczywiście nie wszystkim, ale niektórym z Was chcę naświetlić właśnie, na czym to polega. I miłość bezwarunkowa to jest taka miłość i właśnie do tej miłości mamy dojść w procesie bratnich dusz. Kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, ja Cię kocham, ale puszczam Cię wolno. To jest Twoja decyzja. Czy Ty wrócisz, czy nie? I na przykład są przypadki, kiedy, bo w procesie bratnich dusz musicie wziąć pod uwagę to, że te uczucia, my kobiety inaczej to rozpracowujemy. My mamy przyjaciółki, szukamy odpowiedzi właśnie w duchowości, medytujemy, oglądamy czytania, czytamy książki, żeby sobie jakoś poradzić z tymi uczuciami, czy z tą tęsknotą, czy nawet tym cierpieniem. Mężczyźni, oni wszystko rozrabiają wewnątrz siebie, sami ze sobą. Mało który idzie do kolegi, siada przy piwie i mówi: słuchaj, ja chyba znalazłem swoją bratnią duszę i powiem Ci, tak cierpię i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Mało jest takich mężczyzn. Więc oni rozgrywają cały ten ból, przepracowują te całe emocje tego niesamowitego połączenia właśnie sami ze sobą. I kiedy sobie z tym nie radzą, wycofują się, uciekają. Mało tego, szukają potwierdzenia u innych kobiet, że ta też może, do tej też mogę poczuć takie uczucia. Zazwyczaj to nie funkcjonuje. To działa bardzo, bardzo krótko. On może wejść w jakiś związek nawet. To może trwać tydzień, dwa, miesiąc, może rok. Prędzej czy później ten związek i tak się rozpada, choćby z tego względu,
że właśnie musi przerobić, uniwersum daje mu do przerobienia pewną lekcję. Często jest tak, że dokładnie jest tak samo traktowany, jak traktował swoją bratnią duszę przed tym, zanim uciekł. Druga sprawa, te kobiety to są takie nauki, które mają mu pokazać, że tej miłości, jaką przeżył ze swoją bratnią duszą, nikt nie zastąpi. Czegoś takiego już drugi raz nie znajdzie. I teraz, moi kochani, tutaj absolutnie nie chodzi o czekanie. Ja wiem, że nie jest łatwo, jeśli wiecie, że bratnia dusza jest w związku, jeśli bratnia dusza was zablokowała, jeśli bratnia dusza uciekła, nie odzywa się, czy was ignoruje. Ale to jest, jak długo to cię boli, to znaczy, że masz, kochanie, temat do przerobienia. Może lęk przed byciem samą samym. Może lęk przed opuszczeniem. Właśnie często jest to związane z tematami z dzieciństwa, kiedy któreś z rodziców nie było dostępne, kiedy nie dostawałaś na tyle miłości i zainteresowania, jakiego byś potrzebowała. Dlatego tak kurczowo trzymasz się i praktycznie masz pewne oczekiwania w stosunku do swojej bratniej duszy. Jeśli bratnia dusza nie spełni twoich oczekiwań, w tym momencie się zaczyna rozczarowanie, zaczyna się ból, tęsknota, wręcz złość, bądź nawet taka nienawiść, czy chęć zemsty, czy nie wiem, rzucania ostrymi słowami, bo ja naprawdę znam takie przypadki. I czy nawet jakieś rytuały, też znam przypadki, kiedy ktoś robił rytuał na odcięcie go od żony na przykład. Straszne rzeczy. Pamiętajcie, takie rytuały, nie wolno ingerować w czyjąś energię bez zgody tego drugiego człowieka. Jeśli ktoś ingeruje właśnie w energię dwóch osób, czy w ogóle w jakiejkolwiek energię, zawsze kończy się to negatywną karmą, kochani. Więc co znaczy czekać? Nie czekać. Ktoś mi napisał dzisiaj, chyba to było w komentarzu, że ktoś czeka 4 miesiące, jak się od tego uwolnić. Tak naprawdę miłości dusz nie można zatracić, ona zostanie. Wszystko zależy od tego, jak ty podejdziesz do tematu. Słuchajcie, jeśli jesteście tutaj na tym kanale, czyli jesteście osobami uduchowionymi, jesteście naprawdę czystymi duszami, tylko może troszeczkę zagubionymi, ale tak jak mówię, i ja szukałam odpowiedzi. Ja tak trafiłam na... Ja nawet nie wiedziałam, że są czytania na YouTube jeszcze 3 lata temu. Ja co prawda, tak jak mówię, zajmowałam się tym, czym się zajmowałam, ale nigdy by mi przez myśl nie przeszło, że mamy coś takiego jak rozkłady kart na YouTubie. Zresztą nie miałam czasu nigdy na jakieś media takie. W każdym razie, kochani, puścić wolno. Pamiętajcie, że dusza jest wolna i nie ma nic bardziej wolnego jak dusza. My jesteśmy multidymensjonalne i nigdy nie wiemy, co się dzieje w tym równoległym świecie. Bo ja osobiście uważam, że karma karmą, ale również wszystko się dzieje teraz. Ciężko jest mi to wytłumaczyć. Może zostawię ten temat. Wróćmy z powrotem do procesu. Kochani, cieszcie się tą miłością, że mogliście zaznać tak głębokiej miłości, że jest wam dane spotkać tą duszę, którą znacie od wieki wieków. Cieszcie się, że dano wam poczuć tą bliskość i to połączenie tych dusz. I przyjmijcie to jako dar, nie jako karę. I zostawcie tą miłość,
w sercu, bo ta miłość nigdy nie ucieknie, nie zginie, nie zostanie przerwana. Tak samo jak twoja bratnia dusza zawsze będzie cię kochać. I wierzcie mi, twojej bratniej duszy też nie jest łatwo. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś jest w związku, ma dzieci, ma dom, jakiś status finansowy i nagle spotyka ciebie, swoją bratnią duszę, i to przyciąganie jest tak niesamowite, te uczucia są tak głębokie, i teraz ma dylemat, co zrobić, zostawić żonę, dwójkę dzieci, czy i ruszyć w twoją stronę, kiedy istnieje to niebezpieczeństwo, że ty możesz się nim pobawić i może go zostawisz i on straci wszystko. Pamiętajcie, że ludzie nie lubią wychodzić spoza sfery komfortu i kobiety są tu bardziej odważne, bo już się spotkałam z kobietami, które osiągnęły wszystko i powiedziały, że dla niego, załóżmy mam koleżankę, której bratnia dusza mieszka we Francji, ona tutaj w Niemczech, ona ma dom, ona ma trójkę wspaniałych dzieci, ona ma, nie wiem, zwierzęta, konie, psy, koty, ogród, w sumie super męża, tak go świat zewnętrzny odbiera, ale mimo wszystko, gdyby jej bratnia dusza powiedziała, przyjeżdżaj, będziemy żyć razem, to napakuje parę rzeczy i jedzie do niego. Dlatego kobiety tu są bardziej odważne. Mężczyźni, no niestety nie. Oni czują, jak to już biologia mówi, czują się odpowiedzialni. Odpowiedzialni za rodzinę. Oni bardzo dbają o to, jak będą się prezentować na zewnątrz. To również jest psychologia męska, jak również i biologia. Bo szef stada zawsze szedł do przodu i zawsze musiał zrobić wszystko, aby go szanowano i aby wszyscy czuli respekt przed nim. Więc ja tutaj, broń Boże, nie bronię facetów, czy w ogóle bratnich dusz, bo to równie dobrze mogą tak robić kobiety, tylko chcę wam pokazać, jak to właśnie wygląda. Słuchajcie, jeśli ja robię rozkłady i mówię o bratnich duszach, to ja absolutnie nie mówię o najgorszych narcystach, bo to nie są ludzie, to nie są bratnie dusze, które należą do tego kolektywu. Oczywiście każda bratnia dusza, zarówno ta strona goniąca, jak i ta uciekająca, mają pewne tematy z przeszłości, z dzieciństwa, z poprzednich wcieleń tutaj do przerobienia. I to się ciągnie za nimi. I jak długo wy musicie to przerobić? Może właśnie mówię te tematy z dzieciństwa, kiedy matka, ojciec nie był dostępny, kiedy czułaś się samotna, nagle spotykasz swoją bratnią duszę i chcesz, żeby on ci to zrekompensował. Nie, ty masz się czuć w pierwszej kolejności sama ze sobą dobrze. Musisz odsunąć się od tej takiej samotności, od tego przekonania, bo sama to nie jestem niczego warta. Niestety mamy też w naszym społeczeństwie, jak to kiedyś było, o stara panna, już jej nikt nie będzie chciał. Na przykład. To są właśnie takie schematy, które się ciągną za nami od lat. Że kobieta, która nie ma faceta, to coś z nią jest nie tak. I że dopiero wtedy, kiedy ma partnera, ma męża, czy on ma żonę, to wtedy jest takim prawdziwym mężczyzną, czy ona jest prawdziwą kobietą, no bo ma męża, ma dzieci, ma dom, nie wiem, ogródek, basen. Więc, kochani, my musimy przerwać te stare węzły, które się za nami ciągną od wieki wieków. My mamy pokazać, że jesteśmy szczęśliwe i wdzięczne za to, że jesteśmy wolnymi duszami.
i nigdy nikogo nie możecie do siebie przywiązać. Nawet i dzieciom, ja się spotykam i szczerze mówiąc, to bym powiedziała parę słów, jak ja słyszę na przykład u moich klientów, że Boże, moja córka chce się wyprowadzić. Ja tak walczyłam, tak tłumaczyłam, gdzie jej będzie lepiej. A ile ma córka? 26 lat. Ja mówię, no to słuchaj, ty zrobisz z niej kalekę. Pozwól jej. Nawet ptaki wywalają małe ptaszki z gniazda, żeby się nauczyły same fruwać, a wy się kurczowo trzymacie, czyli to jest czysty egoizm. I tak samo jak czystym egoizmem jest, bo ja chcę, żeby on był przy mnie, czy ona, bo ja chcę, bo ja dawałam. On cię prosił o dawanie? Czy on cię prosił, żebyś ty za nim biegała? Czy on, ona cię prosił, abyś, nie wiem, mu pieniądze dawała? Znam takie przypadki. To są tylko przykłady. Proszę, kochani, nie bierzcie tego do siebie. Ale do kogo coś ma trafić, to trafi. Dawaliście to, bo oczekiwaliście, że dostaniecie coś z powrotem. A jeśli nie dostaliście czegoś z powrotem, co to znaczy? Wyszło wielkie rozczarowanie. Ale tak jak mówię, rozczarowanie to jest bardzo dobra energia, bo ona uwalnia was od czarowania, czyli od złudzeń. Jeśli ktoś was rozczaruje, czyli uwolni was od tych waszych złudzeń, które sami sobie stworzyliście, kochani. Więc zastanówcie się, co tak naprawdę was boli. Zastanówcie się, czy naprawdę potraficie taką czystą miłością bezwarunkową kochać. Można się pożegnać nawet na lata z bratnią duszą. Ja znam przykład, pewnie nie wiem, czy go nie opowiadałam, że w czasie wojny para się rozeszła. On poszedł na wojnę, ona gdzieś tam wyszli za mąż, założyli rodzinę, ale sobie obiecali, że się spotkają. I słuchajcie, po... Jezu, nie pamiętam, 50 latach chyba to było. Spotkali się w domu starców. I razem umarli w tym domu starców. Ja chyba mówiłam o tym przykładzie. Także czasami to takie spełnienie jest naprawdę... Następuje później, nie od razu. Zapamiętajcie sobie tylko jedno zdanie. To jest proces. Proces, który ma uzdrowić ciebie i ma uzdrowić twojego partnera, twoją bratnią duszę. Wy się uzdrawiacie nawzajem. Im więcej ty w sobie uzdrowisz, tym więcej on zacznie w sobie uzdrawiać. Czyli wy musicie sobie wyobrazić, między wami jest taka nitka. I w momencie, kiedy ty się uzdrawiasz, robisz krok do przodu, on musi się uzdrowić, bo inaczej ta nitka go udusi i musi zrobić krok za tobą. Im więcej ty przerobisz, tym więcej on musi przerabiać i w pewnym momencie się zbliżycie. Ale to jest proces i to nie jest łatwy proces, kochani. Również i nowi partnerzy są tutaj bardzo potrzebni, żeby właśnie nawet i lekcja, którą ty przerabiasz, załóżmy, ty jesteś w związku, a twój partner jest wolny. To jest również lekcja dla ciebie, jakie wartości przedstawiasz, jakie schematy myślowe, jakie schematy rodzinne jeszcze działają w twojej podświadomości. Na przykład programy typu przysięgałam, to muszę zostać do grobowej deski, będę cierpieć. Wcale nie musisz. Ale to też nie znaczy,
że od razu musisz wszystko rzucić, wszystko zostawić i pędzić do swojej bratniej duszy, bo jeśli któreś z Was nie jest gotowe, to ten Wasz związek się nie uda. I tak się rozejdziecie, może po tygodniu. Więc tutaj musi nastąpić proces uzdrawiania. I jeśli ktokolwiek z Was czuje jakąś ciężką energię, jeśli go boli, jeśli cierpi, jeśli jest ogromna tęsknota, to wierzcie, jesteście w procesie. Im bardziej cierpisz, tym bardziej jesteś na początku procesu. Z czasem, im więcej tematów przerobisz, tym ten ból będzie mniejszy i Ty zauważysz, że tak naprawdę liczy się, ale to już jest najwyższy stopień w procesie, liczy się ta miłość. Że tak naprawdę Ty nie musisz ją przeżyć tutaj w tym 3D, bo Ty wiesz, że jesteście połączeni na poziomie 5D, czyli na tym poziomie energetycznym. Coś jeszcze ważnego chciałam powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. Ja myślę, że chyba nie było aż takie ważne, skoro mi wypadło z głowy. Także kochani, wyjdźcie z tej ciężkiej energii i na pewno starajcie się, tak jak ja to ciągle mówię, żyjcie, cieszcie się życiem. Oczywiście będą przychodzić ciężkie chwile. To również możecie odczuwać na właśnie energetycznie również i te chwile, tą ciężką energię waszej bratniej duszy. Wtedy z miłością odsyłacie tą energię do niego z powrotem, bo to nie jest wasza energia. Więc jeśli na przykład macie super dzień i wszystko jest super w pracy, super, nie wiem, z koleżanką na kawie, piękna pogoda i nagle bum, nie wiem, zaczynają ci na przykład łzy lecieć same, czy czujesz ogromny smutek, to nie musi być twoja energia, to również może być energia właśnie twojej dualnej duszy, czyli twojej bratniej duszy. Więc kochani, nie tylko wy cierpicie, on cierpi również. I wierzcie mi, podkreślam jeszcze raz, jeśli będziecie czuć złość, rozczarowanie, smutek w stosunku do swojej bratniej duszy, nie ruszycie się w tym procesie. Starajcie się naprawdę tylko panować nad emocjami, ogarniajcie siebie miłością i ogarniajcie jego miłością. Jeśli poczujecie, że macie mu telepatycznie coś wysłać, to niech to będzie szczere i czyste, bo on was odbiera energetycznie, tak samo jak wy odbieracie jego. Więc on odbiera każdą twoją emocję i tak jak już kiedyś mówiłam, on nie będzie szukał kontaktu, jeśli będzie czuł, w jakiej niskiej wibracji ty jesteś. Okej, kochani, myślę, że na dzisiaj to już wystarczy 23 minuty. Ja może teraz tak bardzo króciutko, załóżmy 2 minutki, prześlę Wam Bożą energię, żeby tym, którym jest ciężko w tej chwili, aby troszeczkę ulżyć na sercu. Okej? To zamknijcie sobie oczy. Weźcie 3 głębokie wdechy. I przyjmijcie Bożą energię, miłości, energię uzdrawiającą. Niechaj stanie się miłość, niechaj stanie się światło. Niechaj jedyną energią panującą w naszym życiu będzie miłość. Niechaj stanie się miłość, niechaj stanie się światło. Niechaj jedyną energią panującą w naszym życiu będzie miłość.
Niechaj stanie się miłość, niechaj stanie się światło. Niechaj jedyną energią panującą w naszym życiu będzie miłość. Okej, kochani, to życzę Wam miłego wieczorku i do jutra. Pa!